When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Cześć, witajcie na kanale Swim Bike Run. Dzisiaj opowiem wam o bieganiu, a w kontekście profilaktyki, czyli jak unikać kontuzji. Na wstępie jednak chciałbym was zachęcić do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania. Dzięki temu możemy się rozwijać, dzięki temu mogą powstawać takie filmy. Zatem zachęcam. Pierwsza zasada to praca nad sprawnością. Szczególnie w kontekście stabilności i mobilności. To fundament efektywnego, zdrowego ruchu. Bez tego nie wypracujemy prawidłowych wzorców ruchowych, co w konsekwencji nie przełoży się na naszą wydolność i efektywność. Druga rada to stopniowo zwiększajmy kilometraż do poziomu, który jest bezpiecznie tolerowany przez nasz organizm. Ten poziom będzie różny dla różnych zawodników i zależy od doświadczenia, wagi czy wieku. Regularnie biegajmy, niemniej pamiętajmy o tym, żeby stopniowo przygotować organizm do czekających go wyzwań i obciążeń. Trzecia zasada: nie biegajmy zbyt intensywnie. Bieganie ciągiem na wysokich obrotach bądź niewychodzenie poza schemat biegania interwałów, bo ponoć najskuteczniejsze, nie przyczyni się do długotrwałego budowania formy, a wpędzi nas w przemęczenie i kontuzję. Czwarta zasada: biegajmy w różnym obuwiu. Warto mieć dwie pary butów na twarde nawierzchnie i dwie pary butów na leśne, miękkie ścieżki. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm, nasz aparat ruchu potrzebuje zmiennych bodźców. Potrzebuje tego, żebyśmy mogli odciążać, dociążać te partie mięśni, które tego potrzebują. Zmienność jest dobra, dlatego stosujcie to. Piąta zasada. Pamiętajmy o wymianie butów po przebiegnięciu 1000 km. Przyjmuje się, że po około 800 do 1000 km buty tracą amortyzację, w związku z czym nasz aparat ruchu nie jest już tak dobrze chroniony. Pamiętajmy o tej zasadzie. Zasada szósta. Przygotowując się do sezonu triatlonowego bądź biegowego, pamiętajmy, żeby odwiedzić gabinet fizjoterapeuty sportowego bądź osteopaty. Specjalista określi nasze słabe punkty i ułoży wam odpowiednie uzupełniające ćwiczenia. Warto też je wykonywać. Siódma zasada to regeneracja. Pamiętajcie, że nic tak dobrze nie robi po treningu jak odpoczynek. Ja na przykład stosuję bezpośrednio po treningu letnio-zimny prysznic, potem 10 minut rolowania, lekkie rozciąganie i 15-minutową drzemkę. Serdecznie polecam. I na koniec ostatnia, ósma już zasada. Pamiętajcie o prawidłowym nawadnianiu i odżywianiu, i to nie tylko po ciężkim treningu. To wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku.